Paprocie obok skrzypów i widłaków należą do paprotników. Paprocie będziemy szukać raczej w runie leśnym, raczej w miejscach zacienionych. One zniosą nawet spory cień. Tutaj mamy paprocie z dorosłymi liśćmi, dojrzałymi, z zeszłego roku. Jest jeszcze bardzo wczesna pora, więc jeszcze nic paprocie nie wypuściły młodych liści. Młode liście są zawsze charakterystyczne, ślimaczkowate, zwinięte. Nie ma jeszcze młodych liści. Fachowo mówi się pastorałowato, zwinięte kształty pastorału. O ile ktoś wie, co to pastorał. Zdobyłam dostęp do paproci. Chciałam pokazać tylko młody liść. To jest ten pastorałowato zwinięty, inaczej ślimakowato zwinięty. Tak wyglądają młode liście. Brązowawe to kłącze. Tu oczywiście dojrzałe liście. Chciałam pokazać jeszcze jedną rzecz. Otóż na spodzie dojrzałych liści te brązowe kropeczki to są zarodnie. Są to oczywiście skupiska zarodników, które służą do rozmnażania bezpłciowego. Zobaczcie, ile ich jest.